Progi. Najpierw to wyczyścić te numery, tu poprawić, obkleimy. Ja mam primer oil base na front seat i się ten pomaluję, a później tu przykleimy parę numerów. Ten 2x4, a ten oak też przeciąć na połowę i do lewej, do prawej, a z środku musi być miejsce na kamerę i backup, żeby kamera była inside. A kamera ma 3-4 incze, jest na front seat, ale tu coś jakieś na te szpary przywiozę, jakieś izolacje, wire stripping. Tu trochę zajebałem, trzeba będzie popuścić i włożyć ten rubber. Alright. Te drzwi muszę track oczyścić, bo myłem. Znaczy, weźmie się oczyścisz ten track, bo przestał chodzić normalnie. Wyjebać tą kratkę, wyczyścić to. Ten dirt wyjebać stąd. I wtedy może wywiercimy tam dziurę, żeby albo pogłębić trochę to, ten dirt wywalić i żeby w razie deszczu tam leciało, nie? Bo tam jest footing na ten track i w tym footing może przewiercimy parę otworów, czy jakoś wymyślimy. Okej, to te dwie kamery, to pamiętasz? Ten wiatr wyjebał to. Trzeba będzie to jakoś poprawić. Może ten blue staw tu gdzieś z powrotem przeciągniemy, ale tylko do tej linii, nie? Ten tarp, te blue canopy. Ok. Później wjedziemy tym samochodem. I czyli że wszystkie te rzeczy on zaczął czyścić, trzeba skończyć czyścić i zapakować do tego nowego camper shell, a to wszystko posprzątać. To z tym, jeżeli chodzi z frontu. Później tam parę gałęzi z tyłu trzeba przyciąć. Powiem ci wszystko, to będziesz wiedział. Ej! Musimy tą lodówkę gdzieś schować. A tam trzy drzewa z tyłu branches. Jak tak są za nisko idą, to trzeba obciąć. To może złożyć z powrotem, nie? Najpierw przeniesiemy gdzieś. Nie wiem, kurwa, do tej kasity czy whatever i założymy to. No to części są drogie jak chuj. Alright. Żeby to zniknęło i tam lepiej wyglądało, no. Wsio, bye.